Weź te ceny mi tylko zdrab. 40 giga materiału. Witam was kochani bardzo serdecznie, banan wywiera na mnie presję. Ja się tutaj chcę bardzo ładnie przywitać, a on mnie straszy, że będę miała do zrzucania 40 giga na kompa. Więc ja już przechodzę do rzeczy i będę się streszczać. Ostatnio na live'ie, jak ktoś był, to wie, że znalazłam takie fajne paczuszki. Jerzy pytał, Sawa, gdzie ty je kupiłaś? Ostatnio przechadzaliśmy się z bananem po okolicy. Spacerowaliśmy, szukaliśmy troszeczkę ozdób świątecznych i trafiliśmy na... Kosztowało mnie to aż... Kuźwa, nie widać ile, ale aż 5 zł. No i ja jestem bardzo ciekawa, jak figurka tutaj będzie wyglądała, bo tutaj na pewno jest figurka. Jest coś, co ma kształt, którego nie da się określić, że to jest jakieś, nie wiem, okrągłe albo kwadratowe, albo jeszcze nie wiem jakie. Ma dziwny kształt, różny kształt, różne kształty. W każdym razie w środku też są jakieś karty. Ja jestem w cholerę ciekawa, co to może być tutaj w środku za 5 zł? Co w tej paczuszce za 5 zł może być? Dobra, otwórzmy to. O. Dobra, dobra, co my tutaj mamy? Mamy jakąś figurkę. Ej, powiem wam, że sama figurka, no to powiedzmy za 5 zł nie jest zły, ale Boże, co się stało z jej twarzą? Ej, ale generalnie myślałam, że to będzie coś gorszego. Faktycznie figurka ma derp na twarzy, ja wam zaraz pokażę. Ona ma nawet taki miecz, to jest babeczka ogólnie z ratowania świata. Bo takiego skina nie mamy w Battle Royale, ale... A nie wiem, czy ona tak powinna ten miecz trzymać. O, patrzcie na tą twarz. Please, kill me, kill me. Patrzcie, co się stało z jej ręką. Jak ona jest pomalowana. Myślałam, że będzie to gorzej wyglądała sama figurka w sobie. Ona po prostu jest pomalowana tragicznie. Ona jest pomalowana tragicznie, bo sam druk nie jest aż taki zły, no bo to widać, że to jest postać i można mówić, że o, fajnie, to jest ta z Battle Royale, z trybu ratowania świata. Boże, już nie wiem, co mówię. To jedną sobie figurkę odkładamy. Ja myślałam, że to będą w ogóle jakieś bronie. Myślałam, że to będą jakieś bronie i to będzie taki plastik, to jest umowę. Dobra, zobaczmy sobie karty. Jak wyglądają karty? Mamy taką kartę. Taką kartę. I taką kartę. Także nie wiem, mam jeszcze dwa opakowania, będę miała 9 kart, może będzie można tym grać. Patrzcie, jak to fajnie z tyłu wygląda, nie jest tak źle, nie jest tak źle, może być. Może być, może być. Dobra, otwieram kolejną paczkę. Kolejną paczkę, która też mnie kosztowała miliony. O! I tutaj mamy tego typiarza, co miałam na karcie, o nie! Powiem wam, czemu? Ja najchętniej, ja chyba wezmę, jeżeli da radę, to miałam otworzyć pierw kartę, później figurkę, ale dobra, pokażę wam pierw figurkę, jak już zaczęłam. Sama figurka nie jest zła, tylko ona jest pomalowana tragicznie. Ja bym najchętniej zmyła mu tą twarz i zrobiłabym mu swój makijaż. Kolejne, please kill me. Naprawdę. Nie wiem, czemu on ma... Nie wiem, co oznaczają te czarne kropki na nosie. Nie mam bladego pojęcia. Cześć, jestem Bob. Jak tak z daleka sobie postawimy kolekcję takich figurek, to w sumie nie będą wyglądały na tak źle, bo on tak naprawdę z daleka nie wygląda źle. Jak za 5 zł jest całkiem spoko.
Ale ogólnie taka kolekcja figurek fajnie by wyglądała, tylko one mają coś strasznego z twarzą zrobione. Mamy broń jeszcze dla niego. Zobaczmy sobie, jakie mamy super epickie karty. Co? Czemu tu są pozy z tańców, z emotek? Bardzo, bardzo, bardzo widzę potężne karty. Ja mam jeszcze jedną paczkę. Dwie figurki fajne, z twarzą gorzej. O! Nie! To jest ogólnie hit. Tak, jeszcze broń do niej, Tutaj mamy broń. To nie jest skal z tłumikiem? Może to jest skal z tłumikiem, nie wiem. Musicie mi powiedzieć, bo ja nie wiem, nie znam się. What the hell is that? Patrzcie jeszcze na tą rękę tutaj. Na tą rękę, na te elementy tutaj. O, ktoś się chyba zapomniał je pomalować. Ale no ja rozumiem, paczka kosztowała 5 zł, więc się nie opłacało, ale... Myślałam, że ogólnie sama figurka będzie derpowa, że sam jej taki kształt, że one będą jakieś koślawe, one są po prostu... Po prostu koślawo pomalowane. Jeżeli dobrze trzyma broń, to napiszcie w komentarzu, czy coś. Dobra, wszystko mi tu spada, zostały nam jeszcze ostatnie karty. Jeżeli będziecie chcieli więcej odcinków z takiej serii, to ja mogę się wybrać jeszcze raz po te paczuszki i potwieramy sobie tego więcej. Trafiły mi się trzy inne. Mamy pana Johnego Wicka. Ile on tutaj ma? 2940 HP. Johnny Wick jest słaby? To jest legendarny skin. Ma tylko 3980 ataku i 2940 HP, gdzie taki sobie po prostu zwyczajny skin. On chyba był w sklepie. Czy mi się wydaje? Chyba też już dawno. HP 3940 i atak 9460 jest ponad dwa razy silniejszy niż Johnny Wick, który jest rzadkim skinem. Ten też jest lepszy. Ta karta też jest lepsza od Johnny'ego Wicka. O nie, strój kosmonauty tak samo. To jest też rzadki skin, no bo był w kardecie, ale Johnny Wick był za setny poziom, więc ogólnie mniej osób go ma. Z racji tego, że dałam za paczkę 5 zł, czyli łącznie za to wszystko 15 zł. Fajne, ale mogłyby być mniej skrzywdzone, w sensie ewidentnie skrzywdzone. Jeszcze rozumiem, jakby białe ciuchy krzywo pomalowane, chociaż mają te figurki, no to ta twarz. No chętnie bym sobie zbierała coś takiego, ale... Może jak będę sobie dopracowywać je, może kiedyś się zrobi materiał z tego, jak po prostu doprowadzam do ładu i składu te figurki. Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej materiałów z otwierania takich paczek, takich znalezisk typowo z Fortnite'a, to ja postaram się troszeczkę poszukać, może uda mi się coś zamówić, porobić więcej takich unboxingów i może zrobimy sobie jakiś giveaway na te figurki, jeżeli będziecie chcieli. Piszcie w komentarzu, bardzo serdecznie zapraszam do subskrypcji, pamiętajcie o używaniu kodu PIRANHASAWA w sklepie Epika. No i ode mnie to będzie tyle. Bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę, widzimy się w kolejnym materiale, mam nadzieję, że już niedługo. Trzymajcie się, pa pa!